Witam wszystkich kolegów hodowców. Dzisiaj jestem z wizytą u kolegi Tadeusza Drozda, naszego kolegi z sekcji wymiarki lotującego w oddziale Z369 Żagań. Pan Tadziu pozwolił się odwiedzić, za co bardzo dziękujemy. W dzisiejszym reportażu chciałem pokazać, że tak naprawdę gołębniki powinny być przede wszystkim suche i nie trzeba jakiejś nie wiadomo jakiej finezji, a te gołąbki latają bardzo fajnie. Liczy się hodowca i podejście do gołębi. Trochę może odnośnie gołębi, z jakich gołąbków tutaj pan Tadziu posiada gołąbki, powie sam, bo akurat ja troszeczkę się zaznajomiłem, ale średnio mi to pewnie wyjdzie. To oddaję głos panu Tadkowi. Panie Tadziu. Ja nie mówię nie radać człowieku o gołębiach, ja nie mówię opowiadać. Ale z jakiej takiej linii gołębi? No z linii jakiej gołębi? Linii Bextret, Kopman, kurwa, Prange, Drapa. Co tu jeszcze tam? Pałka. No różnych gołębi tam. Panie Tadku, tak się złożyło tam akurat. Pałbem, kurwa, ostatnio tam rozmawiałem z Janem Schmidtem. I tam, nie pamiętam, czy to samica, czy samczyk z tej pary, co wydała tą super lotniczkę w maratonie. Ona teraz w tym poradniku hodowcy jest jako pierwszy w Polsce lotnik z maratonu z koeficjentem 2.01. Tutaj... To jest matka, zaraz ci pokażę, gdzie to jest ta samica. To ucieka. Matka ty. Matka tych tego co uszyta jest. Tego samczyka, tak? Co wydał tą? Czyli to jest babcia. Matka. Babcia. No, babcia tej samicy w maratonie. A z jakich gołębi? Ten gołąbek się wywodzi? To jest matka oryginalna wejstrecka, a ojciec nie pamięta, albo będzie to był z gołębi. No, miałem i Haubena i Szelen z krzyżówki był, no i taki, i nie pamiętam. A tu Krzysiek Socik ma tam rozwodny kart, tam prędzej doszedł. Nie, ja nie mam. Dzisiaj przede wszystkim chcieliśmy pokazać, że w każdym gołębniku są dobre lub bardzo dobre gołębie. Tutaj w dzisiejszych czasach no, niuanse grają rolę, w tym przypadku ręka hodowcy. Bo panie Tadziu, przez poprzednie lata, nawet w tym roku też dość fajnie panu szło to lotowanie, ale w poprzednich latach były też duże sukcesy. Pamięta pan tam na... Ja wiem, no tu jak wiatru nie ma, to można osiągać sukces. Jak jest wiatr, tak 300-400, to już szybki gołębi nie ma, tylko idą te wolne. Bo tutaj są te pierwsze gołębniki, prawda? No to jest na boku, gołębnik najbardziej porządny na południe, nie? Jeden z pierwszych, dlatego tak jak kiedyś rozmawialiśmy, pamiętam razem, to pan mówił, że właśnie ta druga liga siadała, a ta pierwsza się wracała, tak jest, nie? Przy dużych wiatrach. Dobrze. Pokażę tego ojca. Dobra. Jarek nie widział, czy widziałeś? Aha. O. Zaraz, tylko wezmę, żeby ona sobie na spokojnie. O, i tutaj jest ojciec, filmik tego ojca tam. To jest u Świta. To jest najlepszy gąb rozpolowy. To jest najlepsza para rozpolowa. Czyli ten samczyk, co ten tutaj... Ten samczyk z tą samicą. Tutaj coś stoi, tak? Wydaje i bardzo dobre dzieci, wnuki. 70% poni gołębi jest na gołębniku. Można powiedzieć, tak nie. Te gołąbki na jakich dystansach lecą? Czy to na wszystkich. Nie ma na nich. Jak jest bezwiecznie i na nich nie ma dystansu. W 16 roku 4 jego córki, tak? I jego syn, 51 konkursów. No pięknie. To jego nie raz, nie znaczy 12 konkurs mu zgubiłem sam osobiście, nawet nigdy nie włożyłem. A to było z pierwszych lotów, tak. Tutaj przebywają samczyki rozpłodowe, tak? Tak.
Tutaj część chłopaków od pana ma gołąbki u nas i się cieszą, bo tam im dość fajnie czołowo lecą. I dlatego też doszedłem do wniosku, że warto pana odwiedzić, panie Karku, bo ja, tak jak ja mówię, gołębnik to jedno, ale ręka hodowcy to drugie. A tu jest jego bardzo dużo dzieci tam, tu, to nie lecę, w ogóle są w rozpłodzie. Tylko w rozpłodzie do reprodukcji. Tak, jego dzieci to zostawiam do rozpłodu, bo po jego dzieciach dzieci chodzą. A jakby pan miał powiedzieć młodemu hodowcy, który zaczyna, powiedzmy, no pierwszy rok i by przyszedł do pana i powiedział: panie tatku, co ja miałbym zrobić, żeby zacząć lotować i co miałbym w ogóle, od czego miałby zacząć ten chłopak? No to zależy od szczęścia, jak to trafi od dobrych gołębi. No i później cierpliwości, bo jak nie miał cierpliwości, to i gołębie może pogubić i... Czyli najważniejsze to cierpliwość, czyli skrupulatnie, to nie znaczy, że mają od razu chodzić, bo nie zawsze się trafi gołębie w parę, bo jak trafisz w parę, to jest dobrze, jak nie trafisz. No trzeba szukać parę, a wiesz, że masz dobre gołębie, to... Większość jego dzieci, to jest do siebie jego synu, którego mi. To nie lecę. No to pięknie, to już taka rozbudowana. Chodzi albo 10, nawet może 10 jest. Rodzina. No. Fajnie, podłoga super. Jego syn. Na zielone znaczniki to są wszystkie jego dzieci. Jego syn, jego syn, jego syn. No jest tu tych na zielone, to patrz. Jego. Tu u góry siweczek też jego. Po nim gębie są, po jego dzieciach są za Warszawą, chyba przed Gostyniu, w Suwicach. Ale w większości chyba wychodzą siwki po nim, czy nie? No w większości siwe, ale wrzucili mi parę karpiatych, widzisz? Ten karpiaty to jest po nim i jeszcze jeden jest taki jasny, chyba tam grucha. Tak, bez nadzielony znacznikiem. Coś... No... Prosty, funkcjonalny gołębnik, tutaj widzę, doświetlone jest, ponieważ w dachu mamy świetloweczkę, światło wpada, front odkryty, więc takie bardziej... Prądu nie ma. Czyli tak naturalnie są hodowane. Jak jest światło, to jest... Jego chwilek, nie? To jest jeszcze to niego do Nigera i Westreta. A tu reszta tak pałka. No tutaj tak, samo to stwierdzenie, że 8 czy 10 synów jest i oryginalny ojciec, zbudowana hodowla. To nie lecę i tam za mi co mam też, to nie lecę. No. Bo wiem, że po nich chodzą gołębie, nie? To po nich i po nich, no to znaczy się para dobra starych, nie? Tak jak pan wspomniał, te gołębie lubią, jak jest bez wiaterku albo pod wiaterek, nie? Że wtedy, te najszybsze, wtedy ta siła, nie? Na nich nie ma kilometrów, tam są 100 czy 200 czy 500. Przejdziemy sobie za chwilę do gołębników lotowych, bo tutaj chcieliśmy pokazać, że w prosty sposób pan sobie rozwiązał rozwód. Nie ma tu jakieś tam, bo niektórzy tam się prześcigają, jakieś taśmy, nie wiadomo co. Wiadomo, na ile nas stać, na tyle trzymamy, prawda? Pan Tadziu, skromny. To jest oryginalny pałka. Pałka oryginalny. Siwek oryginalny pałka. Jeszcze jeden gdzieś tam jest oryginalny pałka. Ten siweczek pierwszy, nie? Jest tu ciemny jeszcze gdzieś. To jest oryginał pałka. Ten karpiaty taki. To na dole jest. Też oryginał pałka. Te gołębie takie zbudowane są, takie dobrze stoją szeroko, tak silnie na tych nogach, jak patrzę. Nie? Powiem szczerze, że za same te łuski, on bardzo ładnie ten cały ojciec tutaj tych wszystkich gołębi się prezentuje, nie? No, piękny i dobry tak. Teraz przechodzimy dalej. Tu jesteśmy na gołębnikach lotowych, tak? Tak. Panie tatku. Ja też dobrze śmiałem, kiedyś tylko płytą zasunięte, jak leciałem. No. I leciały. I leciały. A teraz widzę, też są już domykane, prawda? No.
A czemu nie wyjdą? Ale tu co jest najlepsze, to też wszystko jest pod ręką. Malutkie boksiki, nie? No. Gołąbki pod ręką, nie trzeba za nimi ganiać. Podobny do mnie, ten tamczyk. No. Nie? Jest. Tak. To jest... będzie dwulaty. Ale to jest syn też, czy? Ale nie, nie, to już jest, to jest, jest innego, widać, to jest pałka. Aha. No one takie masywne są w tego momentu. No, no. Synów to ci mogę teraz pokazać. Mhm. Tam przy dziasika widzisz? Tak, no. Przy samych dziasikach, no, to jest no, jeden no. Syn. Ten z żółtym takim znacznikiem. Oni mają białe, mają takie podpluchami, to znaczy. Tutaj suchutko, nie? Jest sucho, to kurza. Jeszcze kurza to jest. No. Tak, jest jeden syn, ale jeszcze tu jest dwóch synów. Ale ładne tego. No, a to resztę to są tak po tej starej parze wnuki, prawnuki. Mhm. Większość, tak pałka, nie pałka, no teraz doszły od gołębi w tym roku, od, pożyczone tamte były od Jarka Białkowskiego, nie? No, to tak, chałbenów, nie chałbenów, to ten ciemny widzisz, młody, ten ciemny jeden. Białolun, drugi taki nakrapiany. Ten oto idzie, widzisz? Tak, tak, tak. To są po jednej parze, jeszcze jeden jest, tak, to nie lotowały. To dwa lotowane. No tak większość to z tego orędzi wszystko to świci. Po tej parze starych. A w sezonie lotowym ile tu, tu w tym boksie samczyków jest? No tak 35. W obydwu. Ten po lewej i ten po prawej, 35. A pan lotuje w budownictwie klasycznym? Nie, nie, totalnie, tak jak wszyscy chyba. I samiczki czy samce lepiej się panu sprawdzają? Samce, to samce. Samice lepiej, nie, samce to samice. A samczyki? Samczyki słabiej. Samczyki ginie dużo. A przy krótszych, dalszych, jak to się rozkłada? Mać się przy dalszych. Przy długich lotach więcej tam bardziej. Mhm. Gołąbki zadbane, ładne, widać to. Wypierzone już porządnie. Tutaj każdy jeden, który się spojrzy, no to piórka przylegają, gołąbki nie trzeba. Tam to chyba jeszcze. Tak. To jest, widzisz, też, ten miał w 15 roku 11 konkursów. To jest też ten starej pary. Ten, tam mhm. Pokazałem jeden. Mhm. Jeszcze jeden powinien być. I jest następny jeszcze. Też lotowałem i przerwałem, zostawiłem do rozporu. Po tym to lotowałem. W tamtym roku już go wycofałem całkiem, nie, nie będzie leciał. Ale to jest bardzo fajne, że powiedzmy gołąbki mają mniejsze takie powiedzmy strychowe gojemniczki, a lecą fajnie, nie? Bo tak jak pan wspomniał, jedna rodzina, która się wywija i tam dokładane odpowiednio gołąbki, nie? Ale samo to, że z tych synów tylu. Tak, tak. No to wnuki już masz te połowę, nawet prawnuki. Jak mógłbym zapytać, panie tatku, pan, jeżeli chodzi o karmienie, to preferuje wydzielanie karmy, czy... Nie, nie, nie. Czy... Ja sypię. Sypię, tylko tyle sypię, że mają mnie słuchać. Jak nie tak. Słuchają, to znaczy za dużo mają, a jeśli słuchają, no to... Mhm. A jakieś warzywka, dodatki, coś na karmę? Nic nie daje. Na karmę to tam drożdże, czosnek. Mhm. Mhm. A później siara, olej. Mhm. I tak lecę to. Czyli oleje pan stosuje? Tak. Prosty sposób, no.
Czyli tutaj tak naprawdę największą wagę odgrywa jakość gołębia i to, w jaki sposób pan zmotywuje te gołębie. Ja nie motywuję wcale gołębi. Czyli? No lecą jak lecą, rozdzielam po młodych, no i tak to lecą do końca. Chyba, że się same motywują, bo nieraz wypuszczam razem. Mhm. Czyli wspólny obrot jest wykonywany. A pytanie, czy w tygodniu na przykład, nie wiem, gołębie są wywożone na... Wywożę, dwa razy wywożę. Dwa razy, ale jak najpierw są puszczane samiczki, samczyki, czy jak to się odbywa? Znaczy, zależy jak kto jedzie. Jak ja jadę z nimi, to są razem puszczane. Jeśli ja nie jadę, to samice, czyli po 10 minutach samce. Mhm. I spotykają się razem w gołębniku i ile przebywają? Znaczy wtedy przeganiam. Nie. Czyli one się nie spotykają? Nie, tylko... nie spotykają się, przeganiam. To jak zostaję w domu, to pilnuję, żeby się nie spotykali. Aha. Dobrze, a przed samym wkładaniem na lot pokazuje pan gołąbki, czy dopiero po locie się widzą? A raczej nie, raczej łapię pierw samce, mhm. I w ten gębnik tu przeganiam samice i... Mhm. No takie zbudowane te gołąbki są. To są synowie tych, ta trójka jest to. Czyli tutaj w tym przypadku największym takim priorytetem i priorytet jest kładziony na naturalną selekcję. Te, które gołębie potrafią się zmotywować, które potrafią lecieć i zdobywać konkursy, to po prostu zostają, prawda? No zostają, raczej innego wicja nie mają. Zadbane gołąbki. A przy pierzeniu w tym roku, jak pan podawał, te gołąbie naprawdę ładnie wyglądają. Jakieś dodatkowe środki, czy coś pan stosował? Nic, nie stosowałem żadnych środków. Ale w karmach na pewno było jakieś siemierniane, czy coś? A karmę, no do karmy że rzepak, bo mam daje, bo nie kupowałem pierzeniowe, miałem rzepak, to rzepak dawałem. To jak pszenica, rzepak. Powiem szczerze, że chyba najważniejszy jest gołębnik, bo znaczy nie licząc jakości gołębnik, bo tak jak tu zobaczymy, tu wszędzie tu jest suchutka podłoga, prawda? Suchutko. Gołębki dobrze się czują, widać jak samczyki sobie tańczą. A sam samica. Przejdziemy, żeby tu panowie nam nie powchodzili, ja powolutku przejdę. I tutaj mamy samiczki, tak? Tu mają wóz jak, nie? A to tutaj jest nad budynkiem gospodarczym, tak? Dość ciekawe to jest rozwiązane, daszki. Więc dziewczyny mogą to się sobie... Samice siedzą sobie. Mhm. A tutaj ten podział taki, co tu pan ma, właśnie te drzwiczki, to jest, żeby... To młode, jak są, to tam nieraz wypuszczam jak więcej. Ja nieraz nie wypuszczam tędy też. No. Przez tędy lot, nie przez tędy lot, wypuszczam samice tylko przez tamte. Ale to widać nawet po samym kale, jak to wygląda, że to wszystko zdrowe jest tu, u pana, gołąbki, w zdrowiu. I widać, żaden się nie garbi, nie jakoś nie... Nie kurczy, nie? No. Tylko takie wyglądają, jakby chciały zaraz zdjęcie, nie? Takie posągi. To mówi pan, że w tym przedziale tutaj pan lotuje gołąbkami młodymi z tego przedziału. No, tamtego, ale nieraz przepuszczam tu, jak więcej to zostawiam tu. A średnio młodych ile pan do lotu? Zależy, w tamtym roku miałem chyba 40, w tym roku 67 na spisie. Odejdzie, czy zginie, przy domu. Ale przy młodach lotych raczej pan takiego parcia nie ma, jak niektórzy, co? Jak? Że no, młode, żeby najlepiej jak tylko mogą pozostały. Nie. Nic nie robię. Normalnie, naturalnie z siodełka idą. Tylko, jeżeli już złapią jakąś formę, żeby ich tylko nie zatrzymywać, nie? No, trening tam w tygodniu i dwa razy. W dzisiejszych czasach te wywózki są ważne, bo niektórzy mówią, że gołębie bez wywożenia one prędkości chyba nie zrobią, nie? No na pewno. Trenikowi o co chodzi troszkę, kurde. Ale to różnie robią, nie?
Ale prywatnie trenują, jakby nie było. Czyli ta samiczka w kategorii C miała koeficjent w 2016 roku jaki? 4? 4,96. No gdzie w dzisiejszych czasach, jak widzę, niektóre gołębie mają w C 20, 30, nie? Piękna, piękna samica. A ta samiczka z jakiego się wywodzi? To jest córka najlepszej pary. Czyli tego samczyka, co tam patrzyliśmy. Tego samczyka i tamtej samicy. Taty. Przez 5 lat, przez 6 po tych gołębiach zgubiłem jednego tylko samczyka dwuletniego. No to w oryginalnej parze. Czyli gołębie takie powiedzmy twarde, bo twarde, one... nie ma na nich losu. Czy ciężki los, czy lekki los. Jeśli nie w konkursie, to i tak dojdą. Pięknie. To jest też. Ten pstry to jest wnuk, bo to jest po synie, wnuk starej pary, ten pstry, tegoroczny. To załatwił mi konkurs na oddział. Tak? Posiadł i poszedł w górę. Po 20 minutach siadł dopiero. A więcej gołębi nie było, piątego nie miałem. I chciał powtórzyć z piątego lotu, wiesz? Tak. Że miał obce, żeby drugie szły górą, to by zerwał się i poszedł do nich. Aha. A nie wyszedłby. Tak chyba był siódmy wyszedł. Bardzo fajnie mówię. Tutaj hodowla. A tak miałem zapytać właśnie nawiasem, panie tatku. Ile lat już pan gołąbki hoduje? Od dziecka. 50. No można powiedzieć. 50. Od 7-8 lat. Czyli kurczę, zjadł pan praktycznie zęby na gołębiach. Fajnie, że mogliśmy odwiedzić. Jeszcze przeszliśmy sobie tutaj z panem tatkiem, z kolegami odwiedziliśmy pana tatka i wypijemy kawkę. Pan Tadek już rozporządził, że z mleczkiem i dwie łyżeczki cukru, także damy radę. Panie tatku, tutaj korekcja pucharów. Pana gołąbki prowadzone w ten sposób, co pan mówił, czyli... Prosto i naturalnie. Dokładnie. To u niejednego hodowcy, jeżeli pójdą te gołębie, to on, jeżeli zrobi troszeczkę więcej pracy jak pan, to efekt na pewno uzyska, znaczy no uzyska. Lepszy punkt będą mieli, no. Czy lepszy na przykład punkt. To jest najgorsze miejsce chyba, jakie może być w oddziale. No, ale to mi się podoba, że właśnie u pana jest prosto, ale te gołąbki są zadbane, pomimo, że pan mówi, że teraz aż tak dużo nie chodzi. Ja cały. No, ale i tak te gołąbki naprawdę ładnie wyglądają, bo niektórzy hodowcy latają przy tych gołębiach i one jakieś takie... Tadziu im nie przeszkadza. Czyli kolega pan Tadeusz nie przeszkadza gołąbkom, a one robią swoją pracę.